W moim sercu jest to, żeby mówić nam o słowach i o Bożym życiu, które daje naprawdę wzrost i jest to niesamowite, co Bóg chce w tym wymiarze zrobić. I ten temat w zasadzie można by było tytuł tak dziwnie może nazwać, nie wiem czy dziwnie, ale ja bym go nazwał Uniwersytet Ducha Świętego. Albo można było zrobić cykl Uniwersytet Ducha Świętego. Co mam na myśli? Każdy z nas chodził do szkoły, od podstawówki, wcześniej jeszcze zerówka, przedszkole, podstawówka, liceum, technikum czy zawodówka, później wyższe studia niektórzy z nas. I w każdych z tych, wszędzie tam, gdzie jest ta szkoła, uczono nas świadomości ciała i świadomości duszy. Czyli wszędzie, gdzie chodziliśmy i braliśmy udział w jakiejś formie edukacji, to było zwracanie naszej uwagi na duszę, na ciało, na umiejętności, które są, mogą nam się przydać w ciele lub w duszy. Dusza to jest greckie słowo psyche, stąd takie nauki jak psychiatria, psychologia, która zajmuje się właśnie umysłem człowieka. Jeżeli ktoś ma bardzo duże problemy, to chodzi do psychiatry, może lżejsze, do psychologa, ale również formy takie coachingu, co jest bardzo popularne w dzisiejszym czasie. Ludzie się coachują po co? Żeby być lepszymi ludźmi w relacjach z innymi, żeby móc zdobyć motywację do tego, żeby coś osiągnąć. I my wszyscy jesteśmy pod wpływem tej kultury duszy. Wszyscy jesteśmy pod wpływem edukacji duszy i samorozwoju, czyż nie? Zobaczcie, jak wielu youtuberów, tiktokerów, facebookowiczów wrzuca tam swoje jakieś kursy, sprzedaje te kursy, różnego rodzaju takie przedsięwzięcia po to, żebyś mógł sam się rozwijać. Taka ścieżka samorozwoju. I wszystko to jest kładzione, wszystko to kładzie nacisk na duszę, na nasze własne zdolności, na nasze własne zasoby lub też wkładanie w nas jakichś zasobów, które pomogą nam gdzieś tam w pracy, w karierze i tak dalej. Natomiast nigdzie w szkole nie kładziono nacisku na ducha. Duch to pneuma. Nigdzie nie kładziono nacisk na to. No jeśli myślisz, że to jest religia, no to jest błędne myślenie. Bo popatrz na to, że kiedy uczyliśmy się na lekcji religii, chodząc do szkoły, jakieś rzeczy, które tam podawano, to po co nam to podawano? Po to, żebyś poznał zasady. Jak brać udział w nabożeństwie, po co te rytuały są, do czego. Kiedy się uczyłeś modlitw różnych litań, to raczej w moim doświadczeniu i wielu innych doświadczeniu, jak rozmawiam, nie było jakiegoś głębokiego wyjaśniania po co. Raczej uczyliśmy się jakichś zasad, praktyk religijnych, które przekładają się na jakieś życie, niekoniecznie przekładało się to na życie duchowe, głęboko duchowe. Część ludzi może poszła głębiej i weszło do jakichś zakonów i tego typu rzeczy, ale znowu można było zadać pytanie, czy na pewno to jest rzeczywiście ta droga duchowa, którą Pan Bóg dla nas ma. W 1 Tesaloniczan 5,23 przeczytamy, otwórzcie sobie. Wierzę, że Bóg dzisiaj do nas mówi o tym, żebyśmy weszli do takiego Uniwersytetu Ducha Świętego, abyśmy zaczęli jeszcze bardziej świadomie te rzeczy robić. 1 Tesaloniczan 5,23. Pierwszy Tesaloniczan 5,23, 5 rozdział, 23 werset. Jest tu napisane, apostoł Paweł pisze, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, żeby nasz duch, dusza i ciało były zachowane beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I kiedy patrzymy na nasze ciało, na naszą duszę, to trzeba byłoby sobie zadać pytanie, okej, to jak one mają być zachowane beznagane? I tu już moglibyśmy mieć z tym problem, a co dopiero, kiedy byśmy sobie zadali pytanie, posłuchajcie, nie śpi, bo cię okradną. Co by było, gdyby ci ktoś powiedział, a jak zachować swojego ducha beznagane? I wielu chrześcijan miałoby bardzo duży z tym problem, ponieważ wielu wierzących tak zwanych nie żyje życiem duchowym, nie żyje życiem jakimś takim głębszym. Niektórzy wiecie jak w szkołach nas uczono? Nawet te 45 minut lekcji robiono plus dzwonki. Wiecie, po co to robili? Po to, żeby wychować proletariat.
Bo ten cały system edukacji tak zwanej pruskiej, po co był? Po to, żeby wykształcić w XIX wieku robotników do fabryk. I często tak zostało. I teraz my często też jesteśmy edukowani po to, żebyśmy mogli po prostu wykonywać pracę, płacić podatki i za bardzo się nie wychylać. Czyż nie? I wielu ludzi jednak wychyla się czasami poza ten taki zwykły normatyw i mówi, ja chcę czegoś więcej, ja szukam czegoś więcej. Jakby nie było, formowani jesteśmy w pewnym specyficznym kształcie. I to, zwróćcie uwagę, zabija w nas często tą duchowość. Dzisiaj jakbyś zapytał potencjalnego warszawiaka, co myśli o duchowości, to by zaczął mówić o buddyzmie, o jakichś ruchach new age'owych, bo to często ludziom się kojarzy z duchowymi jakimiś rzeczami. Ale zadaj pytanie o chrześcijaństwo, to wszyscy ludzie zaczną myśleć o kościele z wielkim krzyżem i z dzwonem i z jakimiś różnymi rytuałami. Niekoniecznie musi im się to kojarzyć z codziennym życiem duchowym, a na pewno jeśli już ktoś tam wiedzie życie duchowe, to musi być mnichem, zakonnicą, księdzem, kimś tam. Ale ja jestem zwykłym szaraczkiem sformatowanym do tego, żeby chodzić do pracy i raz w niedzielę na 45 minut, również 45 minut, nie więcej, z zegarkiem, bo jak przedłuży, to mi się tam ochłodzi i nie będę mógł coś zjeść. Jestem sformatowany po 45 minut, żebym nie myślał, nie czuł, chodził, robił, jak taki mały robocik. I często jest to później, kiedy my słyszymy słowo Ewangelii, nawracamy się, to często bardzo mocno, jakby inaczej, często nam trudno wejść w tą rzeczywistość duchową, bo tak zostaliśmy sformatowani, że bardzo często nawykami myślimy. Mamy nawyki w duszy. Pan Bóg chce to zmienić. Pan Bóg chce nam pokazać coś głębszego. I dlatego między innymi mamy ten werset, który mówi, że jesteśmy duchem, duszą i ciałem. I mamy cały ten obszar i wierzę, że jeżeli zaczniemy od ducha, to i dusza, i ciało będą również przygotowane na przyjście Jezusa Chrystusa. Pierwsze pytanie, które sobie musimy postawić od tego, od kogo pochodzimy. To jest może pierwsze czy drugie pytanie. Od kogo pochodzimy? Bo od tego zaczyna się Uniwersytet Ducha. Wiesz, w szkole, kiedy chodziłeś, to mówiono, że pochodzisz od małpy. I musiałeś sobie to intelektualnie udowodnić. A ja zadam ci pytanie, od kogo ty pochodzisz? Niektórzy nie wiem, może tam od kogoś innego pochodzą, nie? Jeszcze są różne wersje, nie? Proszę? Bocian, tak. Bocian przyniósł, no. Nie słyszę was wszystkich, musicie głośniej mówić. A, jeszcze w kapuście, no tak, kapusta, bocian. Różne wersje. Nie wiem, w co wy wierzycie, ale jakoś sobie każdy tam coś wybiera, nie? Ja mam nadzieję, że jak nawet wierzysz, to dzisiaj mam nadzieję, że wyjdziesz z tego wierzenia o kapuście i o bocianach, czy jakichś innych wersjach. Może sobie otworzyć Księgę Genezis, pierwszy rozdział, 26 werset. I tu czytamy. Księga Genezis mówi, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. I to jest słowo, które zacytowane jest w Księdze Mojżeszowej, Księdze Rodzaju, Księdze Genezis, różnie tą pierwszą Księgę Mojżeszową się nazywa. Ja akurat będę używał sformułowania Genezis, bo jesteśmy w kościele Genezis, to tak wszystko fajnie pasuje. Nie? I tutaj jest napisane na obraz Boga. A słuchajcie, dlaczego? To jest ważne, bo Bóg nie jest ciałem i krwią, że użyje tak zwanego semityzmu. Semityzm, kiedy Piotr wyznał w Jezusie Mesjasza, tak? Kiedy Jezus zadał pytanie, pamiętacie ten fragment z Ewangelii Mateusza, 16 rozdział? Za kogo mnie ludzie uważają? Oni tam wymieniają różne wersje. I w końcu pyta się Jezus, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr się wyrywa i mówi, nie ciało, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus co mówi? Nie ciało i krew ci to objawiły. To jest semityzm. Czyli, że nie drogą naturalną, cielesną, ktoś, jakiś profesor, rabin ci to wyjaśnił, ale Ojciec z nieba natchnął cię tą myślą, tym objawieniem, że ja jestem Mesjaszem. Wyszedłeś poza tą moją skórę, czy wszedłeś w głębi, tak? Bo tak ludzie patrzyli na niego, jak na cieśle z Nazaretu, jako rabina, nauczyciela, różne wersje. Ale przez objawienie zobaczyli, że Jezus jest Mesjaszem. I my tego objawienia potrzebujemy, a niektórzy z nas już je otrzymali. Mam nadzieję, jak najwięcej z nas. Więc kiedy jest w pierwszej Genezis 1,26, Biblia mówi, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, to musimy sobie zdać sprawę, że Bóg nie jest ciałem i krwią. A w Ewangelii Jana 4,24 co jest napisane? Jezus mówi Samarytance przy studni, Bóg jest duchem i szuka czcicieli, którzy mu oddadzą cześć w duchu i w prawdzie.
I w takich fragmentów, takich stwierdzeń, że Bóg jest duchem, jest więcej. Ale to jest niesamowite, że nasz mistrz, Jezus Chrystus, mówi Samarytance, że Bóg jest duchem. Więc jeżeli my jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga stworzeni, to jesteśmy na obraz ducha przede wszystkim stworzeni. Jeśli nawet mamy kontury ciała podobne do Boga, to jednak bardziej podobny jesteś w duchu niż w ciele. Amen? Więc mamy duchową naturę wewnątrz naszego ciała. Dlatego apostoł Paweł mówi, że to ty jesteś tabernakulum. Nie tabernakulum gdzieś jest w kościele, gdzie tam jest monstrancja z opłatkiem, któremu oddajesz cześć, ale Biblia mówi, ty jesteś tabernakulum, bo Bóg zamieszkał w tobie. Dlatego święty apostoł Paweł mówi, drogo zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa. Jesteście świątynią Boga żywego. Jeśli ktoś mówi inaczej, jest heretykiem. My jesteśmy świątynią Boga żywego. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, dzięki Jego ofierze, staliśmy się świątynią. Więc to nie osoba zewnętrzna, czyli nasze ciało, jest stworzona na obraz Boga, ale ten wewnętrzny człowiek ma zdolność myślenia. I tu nie mówię tylko o zdolności myślenia na poziomie psyche, myśli, umysłu, ale również ta duchowa istota w nas ma, może myśleć, odczuwać i podejmować decyzje. Bo gdzie masz podjąć decyzję? Czy na poziomie duszy, czy w duchu? Uczy nas Biblia, posłuchajcie, bo to jest Uniwersytet Ducha Świętego. Biblia nam mówi, że skoro my poddajemy się Duchowi Świętemu, to gdzie mamy podjąć decyzję? W duchu. Czyli duch ma zdolności podejmowania decyzji. My często podejmujemy w duszy, to prawda, tylko Pismo Święte, Pan Jezus mówi nam, ta decyzja, która później zostanie, jakby nastąpi w duszy, powinna wyjść od decyzji ducha. To duch twój z Duchem Świętym łączy się po to, żeby móc podjąć decyzję. Amen? Czy jest to dla was zrozumiałe? Popatrzcie na mnie, pomachajcie ręką, jeśli jest. Super, fajnie. Cieszę się. Więc głęboko wewnątrz jesteśmy istotami duchowymi. Amen? Pod względem biologicznym wszyscy jesteśmy potomkami jednej pary, Adama i Ewy. Czyż nie? Co nas w szkole uczono? No, że potomkami jesteśmy jakichś tam małp na przykład. Kogo? Lucy na przykład. Taki film też powstał, no. Faktycznie. I niektórzy mogą w to uwierzyć. W jaką ty masz, od kogo ty podchodzisz? O jakiej małpy? Od jakiego gatunku? Mógłby ktoś powiedzieć. Czasami jak rozmawiasz z kimś, to można by tak po chamsku trochę odpowiedzieć, ale nie, my nie jesteśmy takimi. My jesteśmy dżentelmenami i będziemy mówili, nie, ty jesteś na obraz i podobieństwo Boże. Może masz złe mniemanie o sobie i uważasz, że jesteś od małpy. Sorry, ja wierzę, że ja pochodzę od mojego kochanego Ojca, Boga Ojca. Jestem stworzony od Niego. Amen. I słuchajcie, to jest niesamowite, że i to jest fascynujące, to, że badania tak zwane, ja to przeczytam, mitochondrialnego DNA doprowadziły naukowców, wiecie do jakiego wniosku? Że wszyscy ludzie są potomkami jednej kobiety. Nawet jeśli nie uznają, że była to jedyna żyjąca kobieta w tamtym czasie, natomiast z analizy chromosomów Y, to niektórzy też pewnie znają z biologii, wynika, że wszyscy ludzie są również potomkami jednego mężczyzny. Niesamowite. Zobaczcie się. Natomiast dzisiaj są różne wersje. Dzisiaj to będzie bardzo fajne kazanie, nie? Takie pełne radości, dowcipu, ale i głębi, myślę. Jak ktoś z nami jest, jak ktoś nie przespał, to mam nadzieję, musisz zapytać sąsiada, o czym mowa. O czym my tu mówimy, o jakich chromosomach, nie? Gdzie ja jestem, ty na lekcji biologii, w podstawówce? Nie, w Kościele Genezis. A, to dobrze, dobrze. Dobrze, że jestem w Kościele Genezis. Więc nauka, to jest niesamowite, że ona to udowadnia. Więc dobrze wiedzieć, że biologiczne dowody są zgodne z tym, co mówi Biblia, co mówi Pismo Święte. Amen? Więc to, że człowiek poza ciałem ma ducha i po śmierci ciała istnieje dalej, apostoł Paweł udowadnia lub też mówi bardzo trafnie, w 2 Koryntian 5,8 mówi, że gdyby umarł, znalazłby się z dala od ciała, a blisko byłby Pana. Więc Paweł mówi, daleko lepiej by było mi,
odejść z tego ciała, rozstać się z tym ciałem, żeby być blisko Pana. Więc zadam Tobie pytanie. Jeśli apostoł Paweł mówi, że wolałby z tego ciała się oderwać i być z Panem, to znaczy, że on musi być czymś więcej niż ciało. To znaczy, że my jesteśmy czymś więcej niż ciało. Czy kiedykolwiek ktoś cię tego uczył? Mam nadzieję, że jak nie, no to dzisiaj masz tą okazję, żeby to posłuchać i zbadać to w Piśmie Świętym. Dlaczego jest nam potrzebny Uniwersytet Ducha? Musimy sobie zadać to pytanie. I pewnie powoli się domyślacie, że jesteśmy zobowiązani, aby rozwijać się duchowo, gdyż nie dostrzegliśmy większego życia, czy nie dostarczano nam tej wiedzy na temat duchowego życia we wcześniejszej edukacji chociażby. A czasami chodząc nawet do kościołów różnego rodzaju, niestety nie było to tak mocno podkreślane. Więc co spowodowało ten proces rozwoju duchowego? Biblia uczy, że to była śmierć. Że śmierć spowodowało to, że my zatrzymaliśmy się w rozwoju. A tą śmierć widzimy już u Adama i Ewy. Oni zostali zwiedzeni przez kogo? Przez szatana, przez diabła. Belzebuba ma różne tam przydomki, mu dają. Belzebub, władca much, wskazuje na to, że ma hordy demonów różnego rodzaju. I Adam i Ewa zostali zwiedzeni przez szatana i okazali co? Nieposłuszeństwo Bogu. I Pismo Święte nazywa to grzechem. Księga Genezis 2,17. Zobaczmy. Pierwsza księga Mojżesza, drugi rozdział, 17 werset. Mówi: ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. I kiedy czytamy Biblię, ja pamiętam po moim nawróceniu, zadawałem sobie pytanie, jak to jest, że Bóg powiedział Adamowi i Ewie, że kiedy zgrzeszą, kiedy zerwą ten owoc i umrą, jak to jest, że ci ludzie jeszcze żyli ponad 900 lat? Czy od razu umarli? Gdzie? Jak? Bóg mówi im, że powinni umrzeć, a Adam i Ewa w ogóle jeszcze długo żyli i potomkowie Adama i Ewy jak długo żyli. Więc cała lista tych niewyobrażalne lata. No. 900 lat w ogóle. Szok. Nie? I się zastanawiałem, czy Bóg czasem, no jakby tu jest jakiś taki zaciemniony obraz, o co chodzi. Dopiero później, czytając Pismo Święte, zrozumiałem, że Bóg mówił o duchu człowieka. I że kiedy Adam z Ewą zostali zwiedzeni przez diabła, umarli duchowo. I to był problem. Rzymian 5,12, Nowy Testament, zobaczcie. List świętego Pawła do Rzymian 5,12 mówi: przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, czyli jednego człowieka, czyli Adama, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. 1 Koryntian 15, 21-22. Zobaczmy. 1 Koryntian 15, 21-22. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Więc ta śmierć duchowa spowodowała, że człowiek przestał poznawać Boga. Że zatrzymała się ten naturalny duchowy rozwój człowieka, w którym ty i ja powinniśmy wzrastać. Dlatego dzisiaj, kiedy wychodzimy na kościół uliczny, na patelnię i mówimy o tym niesamowicie, to co dzisiaj były te piosenki, mi się przypomniało, sobie myślę, o ta piosenka dzisiaj mówi o tym, co będę mówił w kazaniu, o ta piosenka dzisiaj będzie mówiła o tym, co mówię w kazaniu. Bo tam było, kiedy wywyższaliśmy imię Jezus, modliliśmy się o to, żeby to imię Jezus było ogłoszone w naszych rodzinach. Śpiewaliście to, czyli rozumiem, że wierzymy w to, że my będziemy głosić naszym bliskim. Modliliśmy się, żeby to imię Jezus było na placach i od razu sobie myślę, kościół uliczny w centrum miasta. Genialne wydarzenie. Sam kościół uliczny dla mnie jest cudem. Kościół uliczny jest cudem, że w centrum miasta, słuchajcie, przez tyle lat jest światłość, jest sól ziemi. To jest niesamowite.
i że później kolejne, inne tam gdzieś pączkują kościoły, gdzie Kościół jest na świeczniku. To jest cud. I śpiewaliśmy, że ta Ewangelia jest ogłaszana. I śpiewaliśmy jeszcze inne rzeczy zaraz, o których usłyszycie, jak będę tutaj mówił. Między innymi o życiu, które śpiewaliśmy. I właśnie my to ogłaszamy. Więc grzech spowodował, że kiedy ludziom głosimy Ewangelię na kościele ulicznym czy gdzieś w innych miejscach, czasami w rodzinie, to co? Oni amba. Jak to mówił klasyk, ani be, ani me, ani kukuryku. Oni, jest okej. Słuchaj, jestem dobrym człowiekiem. Ty mnie nie zaczepiaj. Wszystko dobrze. No wiesz, jak nie coś tam nie zasłużę, to do czysta pójdę, to tam rodzina się zrobi ściepę, zapłacą, gdzieś zostanę przepchany. Jak wiele różnych koncepcji błędnych jest w ludziach i często jeszcze jak im próbujesz tłumaczyć, to co? Są przesiąknięci strachem, lękiem, złymi koncepcjami, złymi przeświadczeniami, jakie mają w swoich umysłach. Rozumiecie? Ktoś, kto ich niby miał uczyć duchowości, nauczył ich religii, która tak naprawdę od tej prawdziwej duchowości ich odtrąca. Oni się boją czytać słowa. Wczoraj ze Zbyszkiem rozmawialiśmy i też właśnie, kiedy mówi w mojej rodzinie czy gdzieś tam, ja to samo doświadczałem. Ja pamiętam, jak mojemu kuzynowi moja ciotka Biblię chowała, nie? Żeby mu tam w głowę, coś mu się w głowie nie stało. Innego chłopaka, który się nawrócił, miał 16 lat, to mama zasuwała na różańcach pod piecem, a jemu paliła Biblię, bo mówiła, chłopak, ty czytasz tą Biblię, to ci się już w głowie poprzewracało. Ja wiele razy byłem atakowany tym, że jak będę czytał Biblię, to zwariuję. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że to były religijne nauki, które nas od duchowego życia tak naprawdę odtrącały, odsuwały. I to może brutalnie brzmi, ja nie chcę żadnego katolika obrazić, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że w wielu kwestiach tak jest. I to wystarczy otworzyć Biblię, możemy sobie poczytać. Nie po to, żeby się pokłócić i powywyższać, kto jest lepszy, kto ma lepszą rację, moja Mojsza, twoja jeszcze Mojsza. Ale o to chodzi, co jest tak naprawdę w Piśmie Świętym. Więc to nieposłuszeństwo spowodowało utratę poznania Boga żywego i prawdziwego. Więc ludzie znają jakiegoś Boga, ale czy znają żywego Boga i prawdziwego? Księga Genezis 3:7-8. Księga Genezis 3:7-8. Wtedy otworzyły się oczy im i obojgu, czyli Adamowi i Ewie, wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechodzącego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Widzicie, to nie Pan Bóg się obraził na nich, tylko oni się skryli przed Panem Bogiem. To nie Pan Bóg się odsunął od nich i uciekł, bo och, taki grzech, to tak ja nie dam rady, czy coś. Ale to oni uciekli od Boga, bo zobaczyli, że są nadzy z powodu zwiedzenia, które przyjęli, z powodu grzechu. I dlatego teraz nieraz głosisz Ewangelię ludziom i ludzie uciekają od Boga. Może w rodzinie komuś głosisz, a on ucieka od Boga. Dlaczego ucieka od Boga? Bo jego stara natura go ciągnie, przez którą działa diabeł i wpływa na twoje duszę, twoje ciało, na twoje poznanie duchowe i on cię odciąga od poznania Boga. To nie jest tak, że Bóg cię zostawił, Bóg o tobie nie myśli. To grzech spowodował i diabeł, że ty uciekasz od Boga i go nie chcesz. Ale jesteś interesowny, jak to się mówi, jak trwoga to do Boga, nie? Więc jak już nic nie może, to może Pan Bóg pomoże. Nie? I tak jest w życiu. I to nie powinniśmy być tym zdziwieni. Dlatego powinniśmy się modlić i sami Kościele Genezis, bo słowo jest dla was i dla mnie, żebyśmy myśleli w tym uniwersytecie Ducha Świętego o duchu, a nie o duszy. Żebyśmy nie pospali i nie przespali tego, co Pan Bóg chce dla nas. Apostoł Paweł opisuje to tak w Efezjan 4:18. Ciemność ogarnęła ich rozum, a życie stało się czymś odległym z powodu panującej w nich niewiedzy na skutek zatwardziałości ich serc. Odeszli całkowicie w ciemność, bez Boga, bez życia, jak mówili do Hebrajczyków. Dopiero ta łaska, którą dał nam Bóg w Jezusie Chrystusie i posłał nam Słowo, przywróciła nas do relacji z Bogiem na nowo, którą możemy odnajdywać. Więc Bogu niech będzie chwała, amen, z radością, że dał nam Syna swojego Jezusa Chrystusa, który nas przywiódł do upamiętania, do pokuty i nastawił nas i nastawia nas, że tak powiem, na właściwe fale, amen, fale Ducha Świętego.
Więc gdybyśmy sobie zadali pytanie lub innym ludziom, po co przyszedł Jezus i co zrobił, i dzisiaj w tej piosence to śpiewaliśmy, to wielu mogłoby odpowiedzieć, że standardowo, że przyszedł nas zbawić i zmazać nasze grzechy. Tak? I to, co mówią ludzie, jest oczywiście prawdą. Oczywiście Pan Jezus przyszedł po to, żeby nas zbawić, po to, żeby nas uratować, oczyścić z grzechów. Natomiast gdy patrzymy na to głębiej, to co widzimy? Że Jezus powiedział i wyjaśnił, po co przyszedł, mówiąc, że dobra, przebaczenie grzechów jest takim tak naprawdę wprowadzeniem cię w moje życie. I śpiewaliśmy dzisiaj o życiu. Że to nie jest jedynie, że On zmazał twoje winy i zmazał twoje grzechy, ale Jezus, co? Doprowadził nas do celu, który straciliśmy, czy doprowadza nas na nowo do celu, do którego zostaliśmy stworzeni, czyli do życia z Bogiem, do życia wiecznego. Rozumiecie? To jest tak ważne. I ty masz ten dar w sobie. Dzisiaj śpiewaliśmy o darze życia, który przyjęliśmy w Jezusie Chrystusie. Kościele Genezis, masz ten dar życia przez wiarę w Chrystusa. I On uzdolnił cię na nowo do tego życia wiecznego. Tak jak Adam i Ewa byli uzdolnieni do życia wiecznego. Utraciliśmy to poprzez to, że daliśmy się zwieść przeciwnikowi, ale dzisiaj Bóg przez Jezusa Chrystusa ciebie i mnie uzdalnia do tego życia. On daje coś więcej. To jest niesamowite. Jezus mówi w Ewangelii Jana 10:10, słynny werset, znany chyba wszystkim. Ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w obfitości. Życie i to życie w obfitości jest niesamowite. Dzisiaj nawet czytałem list do Filipian, różne przykłady, tam jest napisane, że Bóg daje we wszystkim obfitość, że On, tak sobie myślałem, jaki czad, w ogóle we wszystkim. On daje ci obfitość życia i tam jest kontekst w ogóle też o finansach, że On chce ci, żebyś miał w tym, żebyś miał obfitość zdrowia, żebyś miał obfitość relacji, obfitość miłości. I sobie myślę, ja, no niesamowite. Jakoś tak mi się dzisiaj ten list do Efezjan, sobie myślałem, chyba drugie kazanie napiszę, nie? Ale już bym się nie wyrobił. No, żona na mnie czekała i mówi, ty, trzeba do kościoła pojechać. Ale wiecie, jak tak czasami czytasz Biblię, to wiesz, już ci się nie chce, nie żartuję, co ja mówię. Nie trzeba iść, bo wspólnych spotkań nie wolno opuszczać. Amen. Ale wiesz, że czasami o Bożym świecie zapominasz, nie? Czytasz? Po prostu uwielbiam to. Pamiętam kiedyś, tak zaczytałem się w Biblię, nie? Tak otwieram, odsuwam się. To był chyba rok temu. Patrzę, podnoszę głowę i wiecie, 8 godzin mi minęło, nie? Myślę, kurczę, 8 godzin, ja. I po prostu, a trzeba było iść spać, nie? A sobie myślę, ja, taki po prostu jakiś Pan Bóg mi dał, że czas się zatrzymał i 8 godzin. Co stracił Adam? Życie. Czytamy. Co Jezus przyszedł nam dać? Życie. Słowo życie wiele razy powtarza się w tym Nowym naszym Testamencie. Ewangelia Jana 1:4 mówi, na początku było Słowo, a w Nim było życie. Niesamowite. A życie było światłem ludzi. Ewangelia Jana 11:25, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Widzisz, Jezus daje ci życie. I to Biblia mówi na wiele razy. Bóg, kochani, odnawia w nas poczucie znaczenia. Przez to, że zaczynamy rozumieć, kim jesteśmy w Nim i co On nam dał. Czyli daje nam bezpieczeństwo i akceptację. Amen? Pierwszy list Jana 5:12 mówi, możecie sobie otworzyć, bardzo ważny fragment. Pierwszy list Jana 5:12 mówi, ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Więc tu nie tylko chodzi o to, że ktoś komuś przebaczył grzechy. Bo tak wiesz, ta koncepcja spowiedzi może być taka, poszedłem, wymazali mi grzechy, czy tam ktoś mi wymazał grzech, znaczy ja niby uwierzyłem, wyspowiadałem się, para papa i tak dalej. Okej. Ale taki efekt, jak to czasami, jak mówię naszym podopiecznym w ośrodku, bo prowadzimy ośrodek, w którym są, jest psychoterapia i tak dalej. I mówię, wiesz, taki podobny efekt to można u psychologa na kozetce otrzymać. Kiedy się wyznasz coś, zrzucisz siebie i będziesz miał poczucie, że ci ciężar spadł, czyż nie? Czy to jest dobre? Dobre. Ale Bóg wchodzi w nasze życie znacznie głębiej. I On chce nam życie dać, niezniszczalne życie, które tylko w Jezusie Chrystusie możesz mieć. Dlatego apostoł Paweł mówi, jeśli ktoś nie ma Ducha Bożego, nie ma życia, nie należy do Niego. Ty możesz być dobrym człowiekiem, robiącym ucynki, chodząc do kościoła i tam różne rzeczy. Ale nie mając życia Bożego, nic na nic ci to nie przyjdzie.
na nic ci się to nie przyda. Więc z chwilą, kiedy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, zostaje nam dana moc, prawo do nazywania się też dziećmi Bożymi. Ewangelia Jana 1:12. Tam jest napisane, tym zaś, którzy go przyjęli, dał moc w oryginale greckim lub prawo tłumaczą, abyśmy się stali co? Dziećmi Bożymi. Bóg dał nam moc, że kiedy przyjęliśmy Słowo, kiedy przyjęliśmy Jezusa, przez to staliśmy się, otrzymaliśmy życie i przez to staliśmy się dziećmi Bożymi. Kościele Genezis. Jesteś dzieckiem Bożym. Jeśli uwierzyłeś, każdy z was pojedynczo, jeśli uwierzyłeś, że jesteś dzieckiem Bożym i w tym Uniwersytecie Ducha musimy sobie to przypominać, żeby ten duchowy rozwój w nas miał właściwe miejsce. Jeszcze jedną rzecz. Ewangelia Jana, 3 rozdział, bo to trudno byłoby nie o tym powiedzieć. Znowu a propos życia i duchowego życia, tej świadomości ducha, że jesteśmy duchem, duszą i ciałem. Pan Jezus mówi o nowonarodzeniu, słynny fragment. A był człowiek z faryzeuszów w imieniu Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli Bóg był z nim, by nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę, czyli zapewniam cię, jeśli się kto nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Więc jesteś duchem, bo narodziłeś się przez Słowo Boże. Słowo Boże to Chrystus, tak? Tu wody i ducha, woda to jest synonim słowa. Kiedy Maria powiedziała, niech mi się stanie według słowa Twego, to wtedy Pan Jezus co? Inkarnował się w jej wnętrze, przyszedł w jej wnętrze, słowo stało się ciałem. Kiedy Maria powiedziała, niech mi się stanie według słowa Twego, na to, co zwiastował Gabriel, a co zwiastował Gabriel, tam jest napisane dobrą nowinę, którą my i dzisiaj głosimy. I kiedy ona powiedziała, niech mi się stanie według słowa, zaszła w ciążę z Jezusem i dała mu ciało. I później był wychowywany przez nią, przez Józefa, stał się cieślą z Nazaretu między innymi, a później wszedł w swoje powołanie w wieku tam 30 lat. I dzisiaj, kiedy ty przyjmujesz słowo, to też naradzasz się z ducha. Jesteś kim? Duchem. Na nowo przywróconym do relacji z Bogiem. Jest życie niezniszczalne w tobie. I rozwiniaj to życie niezniszczalne. Chciałbym wam powiedzieć o tym, że z tego powodu powinniśmy mieć i mamy, i Bóg mówi nam o znaczeniu, bezpieczeństwie i akceptacji w Chrystusie Jezusie. I jest taki fragment, który mówi Mateusza 5:13-14, że jestem co? Solą ziemi i światłością świata. Jana 15:1-5, jestem winorością prawdziwego krzewu winnego. Życie Jezusa płynie przeze mnie. Ja wam przeczytam parę rzeczy, bo będę szybko, więc nie musicie szukać. 1 Koryntian 3,16. Jestem świątynią Boga. To mówiliśmy dzisiaj. 2 Koryntian 5,17-21. Jestem skałą, jestem sługą pojednania z Bogiem. Jestem Bożym współpracownikiem. Jestem posadzony wraz z Chrystusem na wysokościach nieba. Jestem bezpieczny. Dlaczego? Rzymian 8,1-2 mówi, zostałem na zawsze uwolniony od potępienia. Nie ma potępienia dla mnie, bo jestem w Jezusie Chrystusie. Rzymian 8:28, mam zapewnienie, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy wierzą w Chrystusa, a ja jestem tym, który wierzy w Chrystusa. Amen? Nie mogę zostać oddzielony od miłości Bożej. Nic i nikt nie oddzieli mnie od miłości Bożej, mówi apostoł Paweł. I jest mnóstwo takich wersetów, takich obietnic, które mówią o tym, że masz znaczenie, bezpieczeństwo i akceptację w odnowieniu w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł mówi w Koryntian, staliśmy się nowym stworzeniem. Stare przeminęło i wszystko stało się nowe. Stało się wszystko nowe gdzie? W duchu. I bardzo ważna rzecz, mam nawet dobry czas, jest napisane, że teraz, kiedy jesteśmy duchami, to musimy coś z tym, czy świadomość, że jesteśmy duchami, bo wcześniej też nimi byliśmy, tylko nie mieliśmy Bożego życia. Ale kiedy otrzymaliśmy Boże życie, to teraz Bóg mówi tobie i mi, że potrzebujemy zacząć naszą duszę, czyli umysł, podporządkowywać do tego, co mówi Słowo Boże. I list do Rzymian, 12 rozdział, mówi o tym. 1 i 2 werset. 1 mówi, wzywam was, możecie sobie otworzyć Biblię,
i znaleźć ten fragment. Niektórzy z was pewnie prawdopodobnie może nawet i pierwszy raz zobaczą ten fragment. List świętego Pawła do Rzymian, 12 werset 1 i 2 mówi: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Czyli tutaj jest pierwszy bardzo ważny element, to ten element, że ty swoje ciało potrzebujesz zmusić pod to, żeby podporządkowywało się Bożej woli, Jemu Słowu. Bo gdzie jest Boża wola? W Słowie Bożym. Nieraz ludzie mnie pytają, a gdzie jest Boża wola? Jak ją można poznać? A Panie, czy ktoś tam był, tam o, gdzieś w niebie i wrócił i powiedział, jak było, nie? Takie mam rozmowy na Kościele Ulicznym. A ja mówię, Panie, no Boża wola jest tu, w Piśmie Świętym. Więc Słowo Boże mówi, jeżeli ja je samo poznać, będę je poznawał, to będę rozumiał, co mam robić. Jeżeli moje ciało będzie szło, żeby pójść do burdelu, tak? Jeżeli moje ciało będzie chciało, żeby pójść się upić albo naćpać, to ja mówię nie, bo ja wiem, jaka jest Boża wola. Ja nie idę. Jeżeli twoje ręce cię świerzbą, żeby coś ukraść, to mówisz nie, ja nie będę tego kradł. I dalej mówi, drugi werset, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Tutaj jest sfera duszy, czyli psychę. Czyli Bóg chce uzdrawiać ciebie i naprowadzać również ciebie w dobre, na dobre kierunki, jako ducha, który został zbawiony i przyjął niezniszczalne Boże życie. Będzie ciebie Pan Bóg kierował przez też sposób myślenia, do tego, żebyś mógł realizować Bożą wolą, wolę, która jest miła i doskonała. I to jest bardzo ważna teraz rzecz, którą przypomnę. Kiedy uczyliśmy się w szkole podstawowej, liceum, zawodówce, na uniwersytetach, cały czas kształtowaliśmy swoją duszę i ciało, cały czas poprawialiśmy te rzeczy. I teraz bardzo mocne, teraz Biblia nazywa to warowniami. Następnym razem prawdopodobnie, czy na różne sposoby będziemy do was mówić, ale ja kiedyś na pewno jeszcze pociągnę ten temat warowni. Biblia nazywa warowni to, co, nie wiem, nauka nazywa przekonaniami, nawykami, tak? I one są tak bardzo mocno wbudowane w tobie i we mnie. Dlaczego? Bo urodziłeś się w tej przestrzeni geograficznej, a nie innej. Jesteś Polakiem, jesteś człowiekiem, który był wychowywany w konkretnej religii, byłeś człowiekiem, który może był w konkretnym towarzystwie, na podwórku, w szkole, masz konkretną rodzinę, w której się urodziłeś, wpływ twojego ojca, wpływ twojej matki na ciebie, wpływ twojego rodzeństwa na ciebie. Co? Kochani, ukształtował ciebie takim, a nie innym. I teraz, kiedy przyjmujesz Słowo Boga i przyjmujesz życie niezniszczalne, to stara natura, w której jesteś, bo przecież jesteś, przyszedłeś na swoich nogach, nie? Nie przyleciałeś jak duch tutaj, tylko przyszedłeś na swoich nogach, chociaż jesteś duchem, który jest w tym czasie teraz uwięziony w tym ciele. To twoje ciało, twój sposób myślenia ma tendencję do myślenia tak, jak ciebie sformatowano. Jak cię sformatowała szkoła, jak cię sformatował dom, jak cię sformatowała religia, jak sformatował cię ten kraj. Dlatego Biblia mówi w Księdze Jeremiasza, nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, tylko myślmy tak, jak mówi Słowo Boże. To jest nasza konstytucja. Amen? Więc kiedy zadajesz sobie pytanie, jaka jest Boża wola, ona już jest objawiona w Przenajświętszym Piśmie Świętym. I teraz, jeśli ty myślisz, bo zostałeś sformatowany w taki sposób, że wychowywałeś się w rodzinie, w której ci mówiono, że jesteś głupek, albo ci powiedziano, że się nigdy do niczego nie nadajesz, że jesteś tępak, że może wszystko, co osiągniesz w życiu, to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Może jesteś człowiekiem, który jest pełen strachu i lęku. Dlaczego? Bo w twoim domu była przemoc, był alkohol, były różne dziwne wynaturzenia i żyjesz w strachu i w lęku. Jak my to na terapii nieraz mówimy, człowiek siedzi jak w okopa, który ma kask na głowie i tylko czeka, z której strony może dostać w łeb. Bo zawsze dostawał w łeb, czy to od ojca, czy to od matki, czy od kogoś bliskiego i cały czas żyje w zagrożeniu, w lęku i w strachu. I jest to niestety przekazywanie z pokolenia w pokolenie. Dlatego, kiedy mówimy o duchowej istocie, posłuchajcie, zacznij myśleć w kategoriach tego, że ja jestem duchem, który został zrodzony z Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa i jest inna moja tożsamość. I powiem ci jedną rzecz. Ty jesteś odpowiedzialny za to, jak wykształtujesz tą tożsamość.
My będziemy w Kościele Tobie pomagali. Bóg dał swoje słowo, żeby Ci pomagać. Badał Ci Jezusa, który odkupił Ciebie i teraz w niebie, jak Biblia mówi, co robi? Wstawia się za Tobą, czyli Pan Jezus nie jest na wczasach. Niebo Jego nie jest teraz, On, wiecie, wypełnił swoją służbę i jest, należy Mu się wczasy, ktoś tak pomyślał, chociaż na pewno. Ale Biblia mówi, że Pan Jezus co? Wstawia się za nami, czyli wykonuje konkretną robotę dla Ciebie tu i teraz. On nie śpi sobie, drapie się na mnie, może mi się dzisiaj przypomni, nie wiem, Irek, patrzy na Irek. Ale On myśli cały czas o Irku. On myśli cały czas tutaj o Tobie, kimkolwiek jesteś. I On się wstawia za Tobą. Natomiast oprócz tego, że masz Pana Jezusa, który się wstawia za Tobą, myśli o Tobie, masz Kościół, ludzi, masz Słowo Boże, to chcę Ci powiedzieć, że jeżeli sam nie zaczniesz tego używać, to nikt nie zmusi Ciebie do tego, żebyś się stał tym, kim Biblia mówi, żebyś się stał. Nie osiągniesz tego, co Biblia mówi, żebyś osiągnął, bo sam nie weźmiesz za to odpowiedzialności. Więc nie jesteś ostatecznie, nikt za Ciebie nie jest odpowiedzialny. I to jest dojrzewanie i dorastanie. Na początku oczywiście Biblia mówi, że ktoś, kto się nawraca, staje się takim bobasem duchowym, jak to mówię, pampersem. Tak jak byłem w rodzinie takich znajomych w Holandii i tam te dzieciaki się bawiły i się przezywały na siebie, ty pampersie, tak mi się to spodobało. I czasami mówię, że taki nowonarodzony człowiek to taki pampersik, nie? I wtedy trzeba się jakby nim opiekować, to jest zrozumiałe. Ale dojrzały człowiek, zaczynający wzrastać, potrzebuje co? Zacząć używać Słowo Boże. Zacząć ogłaszać Słowo Boże. Ostatni fragment na dziś będę kończył. Ewangelia Marka. Ewangelia Marka. 11 rozdział. Jak byłem na uniwersytecie, to mieliśmy takie półtorej godzinne, wiecie, wykłady, ale nie zrobię wam tego. I to i parę razy w ciągu dnia. Okej. Okay. To jest zapisane, Pan Jezus powiedział, to mistrz powiedział. To ważne, żeby na to zwrócić uwagę. 23. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Tu jest powiedziane, nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi. Stanie ci się w życiu to, co mówisz, to powiedział Jezus Chrystus. Właśnie to przed chwilką przeczytaliśmy. Więc jeżeli twoja matka, ojciec, rodzina, bliscy powiedzieli ci, że się do czegoś nie nadajesz, to oni to powiedzieli. Ale Jezus mówi, że kiedy będziesz mówił Jego słowa, czyli że jestem kochany, jestem zaakceptowany, że Pan Jezus przyszedł po to, żebym ja miał życie i to życie w obfitości, co dzisiaj cytowaliśmy w Ewangelii Jana 10:10. To znaczy, że nie jestem pod przekleństwem biedy. To znaczy, że nie jestem sierotą, bo mam Ojca w domu, w niebie. I co więcej, On mi dał Ducha Świętego, który mieszka we mnie, więc tak naprawdę Ojciec non-stop jest cały czas przy mnie, w moim sercu, przez Ducha Świętego. I czy to ja czuję, czy ja nie czuję. I teraz Jezus powiedział, stanie ci się to, co mówisz, kiedy wierzysz w swoim sercu. Więc kiedy wierzysz w swoim, często można to przetłumaczyć tak, że często te rzeczy, wiara rodzi się w twoim sercu, kiedy mówisz w ogóle te rzeczy. A my przywykliśmy do duszewnego sposobu myślenia, że dopiero jak się staną te rzeczy, to ja wtedy je mam. Jak się staną, jak ja będę lepiej, będę się czuł w emocjach dobrze, to może pomyślę, że jestem dzieckiem Bożym kochanym. Ale Biblia mówi, te rzeczy nie dzieją się na poziomie twojej duszy, ale te rzeczy dzieją się na poziomie twojego ducha. I to często będzie znaczyło, że nic nie będziesz czuł. Tylko będziesz miał wiarę w swoim sercu na podstawie słowa, które wiara jest pewnością, mówi list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 werset. I na podstawie tego słowa ja jestem pewny, że Bóg mnie zbawił, że Bóg mnie kocha, że ja jestem dzieckiem Bożym. Przecież nawet teraz mi się przypomina ten fragment, który Jan napisał, pierwszy list Jana 5:13. Piszę do was, żebyście wiedzieli, że jeśli macie żywot wieczny, jeżeli wierzycie w Syna Bożego, macie żywot wieczny. On, apostoł Jan, się zwraca wręcz do naszej psychy, do naszego umysłu. Mówi, jeśli wierzysz, to nieważne jak się czujesz, wiedz, że jesteś zbawiony. Więc Kościele Genezis,
My potrzebujemy odnawiać swoje myślenie przez Słowo Chrystusowe, aby rozróżniać, co jest miłe i doskonałe. I chcę wam powiedzieć, jesteś kochany, jesteś zaakceptowany. Bóg ma bardzo dobrą przyszłość dla ciebie. On ma myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować ci przyszłość i natknąć cię nadzieją. Jest napisane, że o cokolwiek prosić będziesz, to się stanie. W oryginale greckim jest napisane, że nawet gdyby tego nie było, to ja to stworzę dla ciebie. I my zaczynamy w to wierzyć. My swoje serce, swojego ducha przyklejamy do słowa i w ten sposób wzrastamy, w ten sposób dojrzewamy, w ten sposób zaczynamy panować w swoim życiu nad okolicznościami, nad naszą burzą mózgu, która jest spowodowana z powodu tego, że nie wiem, DDA, tak zwane dziecko dorosłych alkoholików, bo ciągnie się za mną ten dom, te wszystkie patologiczne historie. Tak? I różne traumy mam, różny sposób myślenia, te nawyki. Więc dzisiaj mam w sercu, że Bóg do ciebie i do mnie mówi, zacznij żyć życiem duchowym. W tym Uniwersytecie Ducha Świętego zacznij zwracać baczniej na ducha. Mów sobie, jestem duchem, który mieszka w ciele i ma duszę. Zacznij się modlić, ogłaszać to, jestem duchem, który mieszka w ciele i ma duszę. Jestem duchem, który mieszka w ciele i ma duszę. Powiedz to, jestem duchem, który mieszka w ciele i ma duszę. Jeszcze raz, nie słychać was. I ma ducha, ma duszę, tak. To mówi Słowo Boże, sprawdź to. Jeszcze, jeśli coś umknęło ci. I więc nie jesteś sierotą, nie jesteś człowiekiem, który jest pozostawiony. Dojrzewamy na poziomie rozumienia duchowych rzeczy, a nie duszewnych rzeczy. Bardzo ciekawa myśl. Apostoł Paweł, kiedy napisał ludziom w Koryncie, żeby się nie kłócili i nie było między nimi spory, to wiecie, co on zrobił? On nie zrobił tego za nich. Pomyślcie o tym. Kiedy Paweł apostoł pisał list i mówił spory, kłótnie, tam jeszcze inne można rzeczy włożyć, cielesność, jakakolwiek, nie wiem, byś się upijał, kradł, oszukiwał, nie chodził do kościoła, bo jest napisane wspólnych spotkań nie opuszczać. Robił różne rzeczy, nie? To wiecie co? On napisał po to, żebyś to ty coś z tym zrobił, a nie żeby on coś z tym zrobił. Więc powtarzam, Pan Jezus jest po twojej stronie, Bóg Ojciec, Duch Święty, Kościół, ludzie, my jesteśmy, masz Słowo Boże, tylko nikt za ciebie tego nie zrobi. Czasami ludzie myślą, a jak jakieś święte łapki pastora położę na ten, to rozwiąże twój problem. Być może, że tak. Wierzę, że tak, więc się modlę. Wierzę, że tak. Wierzę, że tak. Natomiast jeśli nie zmienisz swojego myślenia, to cóż z tego, że ja cię pomodlę, nie wiem, o coś tam w twoim życiu. Jak ty z powrotem przez swój sposób myślenia wejdziesz w to samo i za tydzień, za dwa lata znowu przyjdziesz. Ja to tak mówię chłopakom, nieraz to się tak kręcimy jak... Może nie będę mówił co? I nie wiadomo w ogóle o co. Come on, nie? Cały czas, raz na wozie, raz pod raz na wozie, raz pod. Bo żyje według emocji, jakichś dziwnych przekonań. My potrzebujemy zacząć myśleć według słowa, nie obrażać się. Biblia mówi, wybaczaj, nie noś urazy. Zacznij się modlić, używaj modlitwy językami, wznoś Boga modlitwy. Jestem duchem, który mieszka w tym ciele, ma duszę i wyswobadza Boże słowa, bo należy do Chrystusa, należy do Boga, który jest duchem. Nie jestem sam. Amen? Powstańmy, pomodlę się o was.